uczestnicy projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku w tej chwili realizują swoje pomysły dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Wymieniamy się doświadczeniami, to co się udało, na co trzeba zwrócić uwagę. W naszym projekcie my jesteśmy dopiero na półmetku, ale rozczarowań nie ma żadnych, tak naprawdę, przynajmniej z mojej strony. Młodzież wspaniale się angażuje w projekt, także to jest dla nas najważniejsze, że mają chęć, że chcą to robić. Chodzi o edukację, kulturę, naprawdę rewelacja. Fajnie, że mamy okazję współpracować właśnie z nauczycielem nauczania początkowego, z Iwoną. Poznajemy się bliżej, mamy już pomysły wspólne na następne, być może projekty, jeżeli się pojawią takie. Także myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Głowy pełne pomysłów i za chwilę będą chcieli realizować kolejne ze swoich pomysłów, kolejne projekty. Stąd też rozmawiamy o tym, gdzie szukać pieniędzy na ich realizację. Rozmawiamy o przede wszystkim programach ministerialnych, takich jak na przykład edukacja kulturalna, program Dom Kultury plus inicjatywy lokalne, a także o innych programach, z których można pozyskać pieniądze na realizację projektów kulturalnych. Wskazujemy też na to, że istnieją inne źródła, niekoniecznie ze środków publicznych, także istnieją fundacje korporacyjne albo fundacje finansowane z pieniędzy zagranicznych, także ze środków unijnych i można sięgać tam po pieniądze na realizację swoich projektów. Temu służy warsztat tworzenia projektów pod kątem źródeł finansowania. Myślę, że to powinno być takim stałym nawykiem i istotną kompetencją dla lokalnych liderów, żeby potrafili takie projekty tworzyć, potrafili, jak to się mówi, aplikować o pieniądze na te projekty. Trzeba napisać 15-20 projektów, jest szansa wtedy, że jeden lub dwa otrzymają dofinansowanie. Tak to wynika z moich doświadczeń, natomiast poszukiwanie pieniędzy, pisanie wniosków dotacyjnych powinno być stałą praktyką dla każdego, kto realizuje projekty kulturalne.